Opracowaliśmy procedurę łagodzenia stresu u euroazjatyckiej rośliny o właściwościach leczniczych i kosmetycznych. To jest bluszcz Hedera Helix, przy czym surowcem leczniczym jest z jednej strony folium hedere, czyli liść, z drugiej strony korowina tego pnącza wieloletniego, cennego również z uwagi na to, że stanowi późny pożytek w momencie, kiedy kwitnie. Umożliwia przetrwanie rodów pszczelich. Jest to, jak powiedziałam, roślina cenna z uwagi na właściwości lecznicze. Z drugiej strony chemotyp, nad którym pracujemy, nasz polski, ma cenne właściwości kosmetyczne, co jest związane z saponinami czy glikozydami flawonoidowymi i dużą zawartością kwasów fenolowych. Musimy w trakcie naszego projektu ocenić stabilizację surowca w różnych wariantach uprawy. Może to być uprawa pod osłonami, może to być uprawa polowa pod cieniówką, bądź, tak teraz ważna w dobie ogrodnictwa miejskiego, uprawa w farmach wertykalnych czy w kontenerach. Zatem innowacja z jednej strony polega na użyciu polskiego surowca. Nie trzeba sprowadzać bardzo drogich surowców zagranicznych. Z drugiej strony na bardzo plastycznym podejściu do uprawy tej rośliny.